Dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę, że jest was dzisiaj tak dużo. Jak mam być szczery, to nawet nie zdążyłem się dobrze wyspać po samym Przemyślu, ale już poniedziałek oczywiście, tak jak było mówione, meldujemy się na Dive Day Torkielc, jeden z największych Dive Dayów w tym roku. Możliwe, że największy, bo obsada jest bardzo duża, 45 samochodów, blisko 30 samochodów zgłoszonych na las, sam, odcinek leśny. Co to nam podpowiada? Podpowiada to nam jedną bardzo istotną rzecz. Za niedługo odbędzie się runda Drift Open Green Hell, czyli coś, na co się bardzo długo czeka. Runda górska Torkielce do góry nogami, tak to można nazwać. Jest bardzo dużo fajnych spraw. Pierwsza fajna sprawa za mną. Nowe auto Rafała Kochanowskiego będzie po raz pierwszy testowane. Dawno nie widzieliśmy auta Batmana, a za mną jeszcze kawałeczek do tyłu widzieliście auto Mariusza Kościennego, które też po raz pierwszy bodajże będzie testowane. Wow, dużo nowości od jazdu. Ja nie wiem, czy nie braknie mi troszeczkę czasu, żeby to wszystko ładnie, zgrabnie ograć. Dobra, nie chcę nikogo oszukiwać, najbardziej mi obchodzi tutaj las. Na ostatnią godzinkę prawdopodobnie pójdziemy na konwencjonalną część toru Kielce, tu bardziej znaną, tu bardziej po prostu jeżdżoną za każdym razem, a chyba spędzimy ile da się czasu na lesie, bo widzę, że tutaj już podjechały namioty serwisowe. No taki prequelek do tego, co się będzie działo za tydzień, ale będzie ogień. Zapraszam, przyjedźcie, naprawdę będzie super runda, krzesełka wędkarskie, coś na mrówki, grill przenośny nawet, będzie spoko gondara. Ciśniemy na las, ciśniemy na ten odcinek dalej. Przepraszam, nie chcę wyjść na takiego koniobice driftingowego, ale powiem, ale to będzie runda. Już teraz, co się dzieje tutaj na treningu, kiedy przyjechało trochę tych dokokszonych samochodów. Na rundzie 89 zawodników z mega autami. Wow, to będzie jedna z najlepszych rund Drift Open od lat. I powtarzam to w sumie, co... Przestaję być wierzytelny, bo mówię to zbyt często ostatnimi czasy, przez ostatnie 2 lata. Ale moim zdaniem subiektywnie ta liga idzie bardzo do przodu, progresywnie pod wieloma względami. I to mówię totalnie obiektywnie, nie ze względu na współpracę. Ładna pogoda, szybko pogoda wyszła, o to tylko się martwię. Czyli prędkość napadowa była słuszna, ale to nie wydawało się na tyle szkodliwe, żeby nie mógł uczestniczyć w gruncie Green Hell na szczęście, a to miało być jako takie zapoznanie przed nią. No gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, po prostu. Nie da się inaczej.
dobiega powoli do końca przerwa. Przerwa, która zleciała kiedy? Sam nie wiem, szczerze mówiąc. Bardzo szybko to poszło. Prawdopodobnie udajemy się jak najszybciej do lasu. Jeżeli potem zdążę, pokażę Wam coś jeszcze z tej konwencjonalnej, tradycyjnej nitki Toru Kielce, ale nie wiem, jak to wyjdzie z czasem, bo tutaj bardzo szybko leci na tym treningu tym razem. Musisz zrobić bardzo godziwe materiały, foto i wideo. Ze wszystkiego naraz. To jest prawie Mission Impossible, ustalmy. Ale staram się jak mogę, więc gonimy jak najszybciej z autami na sam las. Tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej, gdzie ten klimat jednak pochłania ludzi. Zapytacie się mnie, jaki tutaj jest komfort do oglądania. Moim zdaniem jest duży, jak na kabica. Tylko wziąłem sobie kocy, krzesełko wędkarskie, coś w tym stylu. Macie tutaj jedno miejsce, stamtąd możecie doczłapać, tam pod barierki, albo tam gdzieś dalej. Jest bardzo dużo możliwości tak naprawdę, żeby komfortowo widzieć fajną sekwencję i ta auta Wam jeszcze pod nogami, to jest naprawdę spoko efekt, więc kibicowsko... Kibicowsko polecam zdecydowanie. I tak to z grubsza wyglądało, taki mały przedsmak przed Drift Open Green Hell. Naprawdę jaram się tą rundą. Ale w głównej mierze dzięki temu, że po prostu jest taka stawka, dzięki zawodnikom, dzięki Wam po prostu, że przyjeżdżacie tak tęgo, jeżeli chodzi o ilości. Wiem, że widowisko będzie niesamowite. I cóż, klimat tutaj jest niesamowity i zapomniałem sobie, jak tutaj pięknie niesie dźwięk po lesie. To jest po prostu cudo. Dziękuję bardzo partnerom, sponsorom w filmie Lostar Gitcar oraz M Garage Motorsport za to, że wspierają mnie w mojej działalności. Do zobaczenia za niedługo, oby jak najszybciej. Trzymajcie się, cześć!